Udało wam się wejście? Nie, wciąż go nie namierzyliśmy. Wyłączyła wszystkie radary. Jedyne co mamy to po prostu mapę. Mogliśmy użyć map Google, to wyszło to samo. Agencie Roberto, nie chcesz odpocząć? Jeżeli każesz mi teraz sobie stąd iść, to się zmontuje. Jasne, rozumiem. Mamy ją? Znaleźliśmy Aizel z siwym? Niestety nie. Super, a cokolwiek mamy? Hanson wziął Keflara jako pomocnika przy badaniach. Coś tam kminił. Keflar się na tym jakkolwiek zna? Zaciekawiło go to. W tydzień przeczytał miliony książek o zombie i innych. Super, pójdę zobaczyć jak im idzie. Jak tam, macie coś? O, Lewy, cześć. Od 2 godzin tutaj z doktorem Hanstonem siedzimy. Spodobało mi się to. Ty wiesz, że jak rozbroisz bombę na części, to możesz z niej zbudować samolot? Nie. Gdzie Hanson? Tutaj, próbowałem dojść do tego, jak Aizel wchodzi w innych i ich kontroluje. Ta, razem spróbujemy. Tak, Keflar to dobry pomocnik. No i co, macie coś? Nie, ale mamy trop. Być może to jakaś technologia. Tak, może ma jakiś specjalny sprzęcik. Albo ma kosmiczne moce. W sumie racja, może ma. Ale na jakiej podstawie by to działało? Teleportację w ciało innych jakimś czymś? No właśnie. Albo? Nie muszę uczestniczyć w tej rozmowie. Macie coś czy nie? Nie. Kompletna zero. Idę na kawę. Serio? Nie mamy nic? Jedno. W zasadzie ja mam. Jeszcze nie mówiłem o tym Heisnerowi. Czyli? Wojt. Przesłuchiwali go różni agenci i z tych rozmów wynika, że zaczyna sobie coś przypominać. Co? To nie jest prawdziwy Hedosi. No to patrz. Roberto już go przesłuchuje. Te wspomnienia o Van Gogh. Przypiąłeś je sobie? Tak, ale bardzo ledwo. Co w nich jest? Ciężko stwierdzić. Kto? Nie wiem. Jakaś ekipa? Jakaś osoba? No nie wiem, cholera, no nie wiem. Dobra, powinniśmy skończyć tę rozmowę. Aizel zaraz zacznie to, co chciała zacząć. Powołała naszego dyrektora. I tym się powinniście zająć. Ja nie jestem żadnym Hedosim, no ile razy mam powtarzać? O, i co, powiedział coś? Nie, Sadosim, nic nie wie o Aizel. Tylko tyle wyciągnąłeś z tej rozmowy? A jakiś plan Aizel, co potrafi robić, co chce zrobić? Skupiłem się na jeździe na Hedosi. Hedosi nie wróci, ile razy mam to mówić? Jest na to szansa. Roberto, sorry, ale to nieprawda, Hedosi zginął i nic to nie zmieni. Moje zdanie było go przesłuchać i to zrobiłem, masz jakiś problem? Nie, nie mam. A więc nie macie lokalizacji? Nie. Kto się ma? Tego ci nie powiem. Zginęło już kilku agentów. Chcesz kolejnych śmierci? Doktor Heinston o nich wie, ale byś musiała się wrócić do bazy. Tam jest... Nie potrzeba mi tego. Mam odłamek diodolitu odpowiadającego za anomalię. Mogę go sobie stworzyć. Wiesz, że to przesada? Za chwilę tu przyjdzie. Nie przeszkadzaj mi. O, dyrektorze Siwy, cześć! O co chodzi, że mnie wysłałeś? Właśnie prowadzimy badania na temat tego, jak działa cała ta Aizel. Doktorze Heinston, prowadzę poufną misję. Potrzebuję, byś mi opowiedział, co wiesz już o diodorytach. Ach, jasne. A więc to, co już wiem. Na Ziemi znajdują się 4 świątynie, w których są ludzie. Rasy Dialserres. Tak. Są to osoby bez postaci. Czekają, kiedy Aizel przyjdzie i diodorytem otworzy im świat. Stworzy im strukturę, formę. Aizel ma problem, bo diodoryty posiadamy my. Przyjęła nam je. Ma jak i zwykły diodoryt, jak i odłamaną jego część, odpowiadające za anomalię. Jakie są lokalizacje tych świątyń? Udamy się tam. Ale po co? Tak jak mówiłem, to poufna misja. Czy mi się wydaje, czy to jakiś podstęp? Mądry. Ale to nic nie zmienia, jesteś tylko anomalią, ale anomalie również się czegoś boją. Dojdziemy do tego i podasz mi tę lokalizację. Okej, okay, czyli chcesz zabić Aizel. Świetny początek rozmowy. Mówiłem wam to setki razy. Tak, ale tym razem... Słuchaj, jeżeli chcesz wspominać razem ze mną stare czasy, kiedy to było z Hedosim, jak to robił Siwy i Tamix przed tobą, to od razu mówię. Znudziło mi się to, bo ja nie jestem Hedosim. Nie. Chcę dosłownie czegoś odwrotnego. Uświadomić ci, że jesteś Wojtem i że chcesz zabić Aizel. Jesteś mocno wkurzony, co? Miałem ją zabić, a wy mnie powstrzymujecie. Wykorzystaj to. Jesteś wkurzony. Takim sposobem możemy razem ją zabić. Idę, Crew, i ty mamy takie same cele.
zazwyczaj działam sam, więc podziękuję. Ale to nie jest to samo, słuchaj. Tak, to nie jest to samo. Od wieków jestem i próbuję ją zabić. Mam własne wspomnienia i tak dalej, a wy mi teraz mówicie, że jestem w czymś ciele. Nic nie wiecie. Bo jesteś. Jesteś z Diodorytu. Nie pamiętasz, co mówiła Aizel? Sam nawet do końca nie pamiętasz swoich wspomnień, co ci zrobiła. Bo to kłamstwo, nie jesteś sobą, ale możesz być, możesz stworzyć swoją historię od nowa. Nic nie będę tworzyć. Wyjdź stąd. Okej, wyjdę. Jak idzie z pomysłem na zabicie Aizel? Stworzyliśmy potencjalną broń, która się nada. Miecz? To co gadał Wojt, to prawda. Właściwości jego miecza będą w stanie ją zabić. Nauczyłeś się takich rzeczy w kilka godzin? No mówię, że się wciągnąłem. Kocham naukę. I co? Będziemy w stanie podejść tak blisko? To będzie właśnie wasze zadanie. Nie możemy z tego zrobić jakiś nabój? Za mały. Musi to być coś wielkości miecza. Miecz idealnie pasuje. Trochę słaby pomysł, ale dobra. Za chwilę wytworzy się anomalia. Coś, czego się boisz. Niczego się nie boję. Oj, uwierz, boisz się. Sprawdzimy czego. Wtedy opowiesz nam, gdzie znajduje się ta świątynia. Próbuj. Nic ci nie powiem. Właśnie to robię. Próbuję. Ben? Einstein, to ty? Ale ty... Ty zginąłeś. Einstein, to anomalia, nie ufaj mu. Miałeś wypadek. Jak wróciłeś? Słuchaj, ona potrafi mnie przywrócić, ale musisz jej powiedzieć, gdzie znajduje się ta świątynia. Co? Ben? Złotko na pewno? Einstein, to anomalia, to nie jest prawdziwy. No powiedz, wystarczają dobre czasy, proszę. Chcę znów wrócić do żywych. Ale... Jak? Proszę, inaczej umrę. Ben, okej. Ale wróć. Kosmitko, podam ci tę lokalizację. Wyjrzyjmy to. I to jest nasza baza. Nowe dekru, nie? Całkowicie. Każdy ma swój pokój, każdy może sobie wyjść na wielki, normalny park, nie? No, to będzie świetne. Tyle rzeczy można w niej zrobić. A co najważniejsze, mamy nowych członków. Ta, kurde. Musimy zrobić tutaj jakiegoś grilla. No to jest oczywiste, chłopie. O lewy dekru, to coś... Nie no, to będzie coś, co będzie istnieć zawsze. Zawsze, z nami. Racja. Jak ktoś z nas zniknie, to po dekru kaput. Ale nikt nie zniknie. Nikt nie zginie. Jesteśmy dekru w końcu, co? Dobra, trzeba iść powiedzieć siwemu, żeby przyszedł z te popłogi nowe. Po twojej śmierci i powrocie stałeś się silniejszy. To coś zupełnie nowego. Chcesz to wykorzystać przy walce z Aizel? Gdybym nie był w klatce. Odpowiedz na pytanie. Tak, chcę. Przyda się. Wierzysz w to wszystko, co ci gadamy w ogóle? Szczerze? Zaczyna mnie to przerażać. Drugi ja, jakiś lepszy, mądrzejszy, bardziej dobry, troskliwy. I każdy tak na mnie patrzy. A nie, jak na nie tego faceta. Nie jest to fajne. Chciałbyś, żeby to się zmieniło? Oczywiście, ale nie wierzę w to za bardzo. No to wstań, chodź. Ja też. Zobaczymy, czy teraz będziesz jeszcze bardziej silniejszy. Lewy, co ty zrobiłeś? Zabiłem go, by wrócił. By wrócił? Wcześniej jak został postrzelony przez Aizel, wrócił silniejszy. Chcę sprawdzić, jak bardzo może być. Nie postanowiłeś go zabić? A co jak nie wróci? Wróci. Już się budzi. Zobaczymy, jaki wkurzony będzie. Czy on postrzelił Wojta? Chyba tak. Leży. A więc co? To jest nowa taktyka teku. Zabijamy, tak? Nie. Lewy wie, co robi.
Chcę obudzić go jeszcze bardziej silniejszego. Po co? By sprawdzić, co potrafi i czy pomoże nam zabić Aizel. Co? Nie potrzeba nam kolejnego demona w bazie. Nie. Wojt nim nie jest. Nie sądzę, by chciał nas zabić. Bo wygląda jak Kredosi, tak? Tak. No to ciekawe. Postrzeliłeś mnie. O, wstałeś, w końcu. O nie, koniec już tej zabawy. Muszę zabić Aizel i tyle. Nigdzie nie idziesz. Pokaż, co potrafisz. Ja nie jestem szczurem eksperymentalnym. Jesteś niczym. Dlatego zabiję Aizel. Nie. Nie wchodź mi w drogę. A wiesz, że będę? Nie wchodź mi w drogę. Siedzi w korytarzu, zamknęliśmy mu dostęp. Okej, widziałeś? Jest silniejszy i to mocno. Chyba za bardzo przesadziłeś. Gdzie ten miecz? Tu, a co? Pożyczę go. Wow, czekaj, to jest jeszcze wersja eksperymentalna. Zatem sprawdzimy, czy działa. A jak Wojt zginie, wtedy nie będziesz czas na przywrócenie Hedosiego. Hedosi zginął 1,5 roku temu. Mam dość udawania, że to się nie stało. Lewy, poczekaj. Biorę broń i idę do ciebie. Nie, dam radę. Lewy, to nie miało tak wyglądać. Nie mamy go zabić. Wy może tak sądzicie. Dlatego to muszę być ja. Chcesz go zabić? Tak, bo wszyscy inni myślą, że to prawdziwy Hedosi i jakoś wróci. Zaskoczę was. Nie wróci. A w ogóle to skąd to wiesz, co? Przeczucie. Lewy, wiesz, do czego on może być zdolny. Tym bardziej, że znów się zregenerował. Znów jest silniejszy. Ten miecz podobno to powstrzyma. Idę. Proszę, jest to, co chciałeś. Nie, inaczej. Jestem tym, czym chciałeś. Świetnie, bo umierałem z nudów. Dekruj nuda. Tu cię zaskoczę. Czasami jest nudno. Dobra, dokończmy to, co chciałeś zrobić. Teraz jestem do tego zdolny. No to super. Ten miecz. Wiesz, co on zrobi? Użyję go do zabicia ciebie? O, wręcz odwrotnie. Użyję go do zabicia ciebie. Tylko spróbuj. Rozwaliłem 3 ściany wchodząc do tego pomieszczenia. Jest to trochę przerażające, ale okej. Okay. No to dawaj, zrób to. Skróć moje cierpienie. Co? Dawaj, zrób to. Zrób to dla mnie, Hedego. Dla ciebie? Hedosi? Męczę się z tym wszystkim już od dłuższego czasu. Piosenka Aizel, wracające wspomnienia. Mam ich za dużo. Zamieniam się w niego. Hedosi? Jak będę tak ginął w kółko, stanę się za bardzo potężny. Mogę kogoś zabić. Więc proszę, zabij mnie. Dekru tego potrzebuje. Hedosi. Jesteś jak Hedosi. On by się poświęcił. Proszę. Zabij mnie. Oj, nie. Myliłem się. Hedosi, wróciłeś. No po prostu to zrób. Co z tego, że tu będę, jak jestem tym czymś? Dłużej nie dam rady. Nie mogę. Zamieniasz się w Hedosiego. Czyli końcowo 2 diabły znalazły swój własny język. Ciekawie. Chyba doszliśmy do tego, jak zabić Aizel. O, to mów, bo 2 ostatecznie się dogadała. Będą współpracować. Aizel, przemieniając się, wchłania cząstki i wychodzi w innych. Jest tak jakby... Nie tłumacz, bo się nie znam. Powiedz, co mamy robić. To, jak to wypijecie, to nie wejdzie w was. A tym mieczem ją zabijecie. Działajmy.
Zakończ to, to głupi pomysł. Wcale nie taki głupi. Anomalia Hansona zniknęła, ale i tak mi powiesz, gdzie dokładnie znajduje się ukryta tu ostatnia część diodolitu. Nie wiem. Wiesz, Hanson ci powiedział. Nic ci nie powiem. A jak się pojawi tu... No na przykład on. Co się dzieje? Siwy, pomóż! On zginie. Chyba, że mi powiesz. Nie!